Wszyscy zostaliście powołani do budowania Jego Królestwa, jednak ten czas jest czasem ostatecznego opowiedzenia się po stronie budowniczych lub po stronie burzycieli świątyni Boga Najwyższego. Wiem, że moich przełożonych to boli, ale jesteście ukochani, moi przełożeni, po stronie burzycieli świątyni Boga Najwyższego. Bogu dziękujcie, że owieczki wasze nie mają przed oczyma wielu dokumentów, a tych najgorszych z waszymi podpisami. Dlatego nawracajcie się, porzucajcie drogę zła, przyjeżdżajcie do księgi, do grzewieni, składajcie przysięgi publicznie antymasońskie, antymodernistyczne i składajcie wyznania wiary. Dlatego oni tak się boją tego terminu czas ostateczny, orędzia na czas ostateczny, które właśnie nadeszły. Dlatego macie teraz szansę, bo jeszcze żyjecie, opowiedzieć się po stronie budowniczych lub po stronie burzycieli świątyni Boga Najwyższego.